wkrótce zawita do naszych domów nowy rok. Człowiek jest tak skonstruowany, że mimo najrozmaitszych problemów i trudności ma w sobie nutę optymizmu i ziarno nadziei. Czasem więcej, czasem mniej, różnie przecież w życiu się układa, ale jednak jest w nas ta siła, która pomaga przetrwać nawałnice lub potrafi wznosić nas na szczyty. W takim razie warto pomyśleć, na co szczególnie powinniśmy nastawiać się w obecnych czasach. Zazwyczaj życzymy sobie zdrowia, radości, a także Bożego błogosławieństwa. Ale o czym jeszcze warto pomyśleć? Wśród wielu rad są dwie, które mają szczególne znaczenie w wymiarze duchowym, bo należą do praw ducha. Pierwsza to ta, że człowiek, który nie rozwija się duchowo, cofa się. Podkreślmy, nie staje w miejscu, ale się cofa. Dlatego właśnie człowiek przez całe życie powinien mieć odpowiednią strawę duchową. Wtedy utrzyma dobrą kondycję, czyli wrażliwość moralną i artystyczną oraz intelektualną lotność. Wrażliwość artystyczną wyrabiamy przez kontakt z arcydziełami. Dlatego tak ważne jest systematyczne obcowanie z największymi dziełami sztuki. Jeżeli jest szansa, trzeba pójść do muzeów, w których możemy obejrzeć dzieła Leonarda da Vinci, Michała Anioła czy Rembrandta. Jak wielu z nas wybiera się do Paryża tylko po to, żeby wjechać na wieżę Eiffla, odwiedzić Disneyland, ale nie Louvre. Inni jadą do Amsterdamu, żeby popływać statkiem po kanałach, ale nie wstąpią do Muzeum Van Gogha. Ile osób przyjeżdża codziennie do Warszawy, ale nie ma w planach odwiedzin Muzeum Narodowego, gdzie można oglądać dzieła Matejki, Chełmońskiego, Wyspiańskiego, choć raczej można było oglądać, ponieważ muzeum zostało zamknięte na rok, co jest ewenementem w skali światowej. Przecież muzeum to nie budowa metra. Wrażliwość moralną rozwijamy przez zagłębianie się w życie i postawę ludzi, którzy zasłynęli w swym niezłomnym przylgnięciu do dobra. Właśnie obcowanie choćby z Sokratesem, a później z jakże licznym gronem świętych i błogosławionych świata chrześcijańskiego, uzmysławia nam, że w różnych warunkach człowiek może jednak zachować moralną klasę, że nie wszyscy są upodleni, zakłamani i zniszczeni. Mimo że takie odnosimy wrażenie, gdy patrzymy na świat przez okna niektórych mediów. Ale poza mediami też jest świat, bywa ciekawszy i bardziej budujący. Dlatego warto przylgnąć do tych, którzy żyjąc często w warunkach trudniejszych niż nasze, umieli dać sobie radę, umieli stawić czoło złu albo choćby przeciętności. Trzeba podpatrzeć, jak oni to robili, że mogli ocalić swoją godność, że nie ustąpili w dążeniu do wielkich celów. Lotność intelektualna to proces, który wymaga wielu, bardzo wielu lat pracy. Jego fundamentem jest opanowywanie łaciny. Nie angielskiego, nie francuskiego, nie niemieckiego, ale właśnie łaciny, bo łacina to logika i matematyka ducha. Gdy sama matematyka bada tylko ilość, a logika związki czysto zakresowe, to łacina przenika do rzeczywistości, by rzeczywistość odczytać w jej racjonalności. Dlatego w każdym domu kulturalnym wyjątkowo ceni się właśnie łacinę. Oto przykład jednego z ojców. Wieczorem prawie co dzień kazał Władziowi pokazywać sobie zadane na drugi dzień lekcje i sam wypracowania łacińskie poprawiał, a czynił to z taką starannością, że nieraz w godzinę po lekcji słyszałam, jak ojciec z wyższego piętra, gdzieśmy mieli swoje pokoiki, Władzia przywoływał, aby jeszcze słowo jakie lub wyrażenie na właściwe zamienić. To był ojciec, który wiedział, jaka jest intelektualna potęga łaciny, więc nie skąpił czasu dla własnego syna. Tyle, że ojcem tym był nie lada kto, bo Adam Mickiewicz, nie tylko nasz największy poeta, ale i profesor filologii klasycznej na Uniwersytecie w Lozannie. A dziś, niedawno barbarzyńska minister edukacji praktycznie wyrzuciła łacinę z polskich szkół. My nie możemy się poddać, musimy respektować nasze prawa ducha. Pierwsze prawo brzmi więc, trzeba się ciągle rozwijać, żeby się nie cofać. A jakie jest drugie prawo?
bardzo proste. Uczymy się od lepszych, dlatego szanujmy ludzi lepszych, co oznacza, że nie pocieszamy się tym, że ktoś jest od nas gorszy. Kogo tylko stać na to, że wystarczą mu gorsi od niego, ten na pewno się będzie cofał. Popatrzmy teraz na własne życie. Czy stosujemy się do tych zasad? Jeśli nie, to pamiętajmy o trzeciej zasadzie. Zawsze można zacząć, bo duch jest wiecznie młody. Takiej otwartości ducha życzyć należy wszystkim ludziom dobrej woli na nowy rok Anno Domini 2012. Szczęść Boże!